Witam towarzysze, znajdujemy się w Gnieźnie na ulicy Witkowskiej. Tutaj drugie podejście, gdyż przy pierwszym za bardzo kręciłem telefonem. Więc no, mamy tutaj też groby żołnierzy radzieckich. Tutaj już przygotowany znicz. Bardzo towarzysze, piękny pomnik żołnierzy radzieckich. Tutaj mamy bohatera Związku Radzieckiego, Siergieja Chaczaburowicz. Ogólnie widzimy się po, jak już dojdę do pomnika wyzwolenia Gniezna. Pozdrawiam. Towarzysze, mała zmiana planów. Jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewien fakt. Jak jest on groby żołnierzy radzieckich? Widzimy. No, nie prezentuje się to najlepiej. No niestety, ale za bardzo nikt nie chce z tym nic zrobić. Otóż chciałem tutaj zarysować pewien problem, mianowicie pan senator Gaweł, miejscowy tutaj właśnie historyk, wypowiadał się ostatnio o potrzebie renowacji grobów żołnierzy Wojska Polskiego, powstańców wielkopolskich. A widzimy, że no niestety, ale groby żołnierzy radzieckich wcale lepiej nie wyglądają. Tu oczywiście widzimy jakieś znicze zafundowane przez Urząd Miasta, ale dlaczego one są białe, tego też nie potrafię zrozumieć. No, tak czy inaczej, towarzysze, widać, że nie wygląda to najlepiej. Pozdrawiam. Widzimy się przy pomniku. Dobrze, towarzysze, a więc jesteśmy przy pomniku wyzwolenia Gniezna. Tutaj mamy datę 21 stycznia. Pomnik ogólnie miał być usunięty, jak widać tutaj budują galerię. No cóż, napis jest już dość niewidoczny, tak więc raczej go nie rozczytam. No, tak więc towarzysze, pozdrawiam tutaj towarzysza Bartka. Mam nadzieję, towarzyszu, że jednak trafiłeś tutaj. Pozdrawiam.